Dzień dobry, mili Państwo. Jadę do Kozienic, do warsztatu na różne prace remontowe. No, ósmo. Może, że zdążę. Jest godzina 6:09. Ciepło, dobrze. Jest taka, nie wiem, śniać, czy jak to się nam para na szybach i w ogóle. Musiało wychodzić na cały regulator. Wczoraj dolałem do skrzyni biegów oleju, trochę tak mi się wydawało, że tak nada czuja, jak to się mówi. Raczej chyba za dużo, bo kawałeczek tylko przejechałem do kościoła, wychodząc później z kościoła pod wpływem światła, nie? Wziąłem kap u mnie, ale to nic, to widocznie za dużo, jak to się mówi. No się wyrówna na trasie do Kozienic, wyleci. Tam gdzieś jest, jak mówiłem w wcześniejszych filmach, to jest tam gdzieś ubytek w jakiś sposób wychodzi. Prawdopodobnie to samo, co i tamten powiedział, że skrzynia biegów jest nieszczelna, ale na to macham ręką, jak to się mówi na razie. Damy sobie radę. Nowy mechanik musi po prostu numery skrzyni biegów, bo są fabryczne numery skrzyni biegów bite lub w formie, albo są nabijane. Musi mi, że tak powiem, znaleźć, spiszemy, będę szukał takiej skrzyni biegów w razie czego. Będę szukał takiej skrzyni biegów, no, w dobrym stanie, a jak nie, to po prostu będę zmuszony dać skrzynię do remontu, jak to się mówi. Ma to zrobić fachowiec, tak jak to się mówi, na cacy. Na pewno są zużyte elementy jakieś, bo wyje skrzynia. Może łożysko jakieś na skrzyni, no trudno mi powiedzieć. Nie znam się aż akurat na tyle, bo nigdy nie robiłem naprawy skrzyni ani tym podobne. Pogoda się chyba zapowiada. Dobrze, nie wiem, tak na wschodzie widać chmurki takie ciut, a tutaj luka jakaś była. No zobaczymy. To jeszcze jest za wcześnie. Zobaczymy, czy tu gdzieś po drodze rolników spotkam na jakiejś blokadzie. No, słychać, albo przegub któryś wyje, ale prędzej skrzynię. A tu szmor, sznur, siatr samochodów, jak to się mówi. Wszystko do Warszawy, do pracy. Tak do godziny, nie wiem której, ale jedziesz, o, jeden za drugim będziesz szedł. Nie mamy nic po lewej stronie, bo się włączamy. Nic nie mamy na razie. Nic nie mamy, dobrze, bardzo dobrze.
coś się zapewne tu wygra, myślę, na pierwszy odcinek filmu. Dla przypomnienia, droga 79 krajowa, która leci z Warszawy do chyba Tarnowa, jak się nie mylę. Tam gdzieś się już kończy. Przez co? Przez Kozienice, Zwoleń, Lipsko, Ożarów, Sandomierz. No i później w Sandomierzu przeskakuje jak gdyby po stronie prawej Wisły i w kierunku Tarnowa jedzie. Pociągniemy, długo nie będę ciągnął, bo to nie szkoda. Nawet już w zasadzie szczębie w lewo.